Witajcie w kolejnym odcinku Metodycznego Espresso. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób otworzyć ucznia, który w ogóle nie chce mówić, albo klasę, która w ogóle nie chce mówić. Oni najchętniej by wypełniali kserówki, wypełniali jakieś handouty. W ogóle te kserówki to wiecie, to taki przykład tylko, prawda? Ale ogólnie nie chcą mówić, po prostu. Pytacie się o coś, cisza. Prosisz kogoś o wypowiedź, też cisza. Albo dwa słowa. Albo dwa słowa, albo yes. No i moje ulubione, it's depend. It's depend, tak, tak. It's depend u mnie też cały czas jest. Albo, ale co mam jeszcze powiedzieć? Prawda? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Przecież już odpowiedziałem. I to jest w ogóle niezależne od wieku, tak. Niezależnie od tego, czy mówimy o grupach dziecięcych, młodzieżowych czy dorosłych. Zdarzają się tacy uczniowie indywidualni, tak. Albo zdarzają się takie grupy, gdzie wyciągnięcie od uczniów czegokolwiek jest wysiłkiem ogromnym dla nauczyciela i jest to oczywiście bardzo, bardzo frustrujące, szczególnie, że na przykład godzinę później mamy lekcję, na której uczniowie śmigają, gadają i nie można ich zatrzymać. I dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić i będziemy miały z Anią kilka fajnych, praktycznych pomysłów na to, jak sobie z takimi uczniami poradzić. Mhm. Aniu, ja chciałam się Ciebie spytać o taki pomysł, o którym kiedyś rozmawiałyśmy, a mianowicie o muzyce. Opowiedz o tym. Tak. Ja w wielu klasach miałam taki problem, że uczniowie starali się mówić bardzo cichutko w parach, tak żeby nikt ich nie usłyszał. I zobaczyłam, że oni kuczycha się wstydzą. Więc doszłam do wniosku, że ja im pomogę, więc włączam taką bardzo energetyczną muzykę. Moi uczniowie wiedzą, że ja kocham Maroon 5, więc u mnie Maroon 5 na zajęciach rządzi. Chodzi mi o to, żeby ich zagłuszyć, ale nie tak zagłuszyć, żeby z siebie nie słyszeli, tylko żeby słyszeli siebie w parze, a cała reszta była od nich odcięta. Więc oczywiście nie musi być Maroon 5, żeby nie było, prawda? Więc sądzę, żeby się raczej... Więc nie ma problemu. Dla mnie okej, nie Chopin koniecznie, też. Ale Maroon 5 okej. No, ale o co chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze, dlaczego ja też tak robię, jest taką pompą i jakby trochę ich rozśmieszam, że włączę Moves Like Jagger na cały głos, bo oni też się trochę zaczynają wtedy śmiać. Oni wtedy jakby trochę śmieją ze mnie i oni trochę zapominają o tym, że za chwilkę w ogóle będą mówić, więc to też jest jakby kolejny element zaskoczenia dla nich często, że po prostu trochę się rozluźniają i tak jest takie i rozmawiają i nie słyszą tego, co mówi para obok. I co się wtedy dzieje? Oni naprawdę wchodzą w taką dyskusję, rozmawiają, wymieniają się tymi zdaniami, cała klasa sobie mówi o czymkolwiek, a to jest piękne, bo oni cały czas pracują i to jest takie po prostu dla mnie budujące. I wiecie, co jest jeszcze ważne, bo jak o tym mówię często nauczycielom, to oni mówią, ale przecież oni robią błędy. Prawda? Jak ty? No 15 par mówi w tym samym czasie, no tam tyle błędów będzie. Mówi, no to dobrze, niech robią te błędy. Nie nauczą się mówić poprawnie, nie robiąc błędów. Więc to jest po prostu możliwość mówienia i ta możliwość mówienia jest taka ważna. To jest taki pomysł z muzyką, który ja czasami też stosuję na szkoleniach dla nauczycieli, żeby pokazać nauczycielom, jak ten pomysł fajnie działa. To znaczy, każdy nauczyciel, kiedy przychodzi na szkolenie otwarte, czuję się troszeczkę tak jak ten uczeń w klasie, taki trochę zakłopotany, też niespecjalnie chciałby, żeby inni nauczyciele słyszeli, co on w tym momencie mówi, więc ja włączam na tych takich początkowych etapach szkolenia, kiedy nauczyciele się poznają ze sobą i muszą troszeczkę się lepiej ze sobą poczuć, włączam głośną muzykę i proszę, żeby na konkretne pytania, które są wrzucone na slajd, odpowiadali i przez to robimy taką trochę może jak imprezkę. Tak trochę to jakby... Ja muszę u Ciebie zobaczyć tę imprezkę. No, dobra, zapraszam. I nauczyciele wtedy też czują, że jest im trochę łatwiej się otworzyć, trochę łatwiej jest mówić, a potem w podsumowaniu takiego szkolenia, takiego ćwiczenia na szkoleniu, zawsze się podpytuję, czy to jest coś, co mogą zrobić w swoich klasach i co to spowoduje, jeśli chodzi o tworzenie się uczniów. Także to jest też taki pomysł, który stosuję na szkoleniach. Muszę się to zapytać, jaką muzykę włączasz? Maroon 5. Dobra, potem się zapytam. Na pewno oczywiście, że Maroon 5. Nie, to energetyczną jakąś fajną muzykę. Przede wszystkim Maroon 5. No to dobrze, to bardzo dobry wybór. Jak już jesteśmy właśnie przy tym, że wszyscy mówią naraz i nie poprawiamy wszystkiego, ja chciałabym tutaj koniecznie powiedzieć o tym takim podziale ćwiczeń na ćwiczenie albo płynności, albo poprawności. I to jest, po angielsku, angliści pewnie kojarzą opcję fluency kontra accuracy. Nie wiem, jak to jest po niemiecku, może Ty wiesz? Accuracy? Fliesent, coś tam na pewno z niemieckiego. No, coś takiego, prawda? Z Włoch jest, z włoskiego jeszcze nie jestem na takim etapie, jestem jeszcze na etapie masełka i bułeczki po włosku, ale o co chodzi, już tak mówiąc bardzo poważnie, gdy chcecie ćwiczyć umiejętność mówienia dużo, płynnie, to nie poprawiajcie ich za każdym razem did, bo oni po prostu zamykają się w sobie, no kurczek, on ci chce powiedzieć. Błędem, tak. Ale po drugie wybijacie go z rytmu też, bo jak uczeń ci opowiada z takim wielkim zaangażowaniem, że on wczoraj go i on wczoraj eat, a wy mu nagle ed albo w ogóle ate. No mówię, jaka ósemka? To jakiś mi uczeń powiedział, ale o co ci chodzi z tą ósemką cały czas, jak ja ci mówię, co ja wczoraj jadłem, a ty jakiejś ósemce mówisz. I będę ci jeszcze jeden przykład. Kiedyś byłam na zajęciach u jednej z lektorek, to było po prostu piękne. Uczeń opowiadał o swoim dniu i o dniu mamy potem miał opowiadać, że moja mama wstaje rano, tam idzie i on mówi my mother go to work at 8, coś takiego i nauczycielka Więc on powtórzył, my mother go to works. Jest to po prostu piękny uczeń. W momencie, gdy koncentruje się na płynności, nie myśli o poprawności i odwrotnie troszeczkę to też działa. Więc jak on już się tak strasznie chce otworzyć i mówi, nie wbijajcie mu nagle po prostu noża w plecy. Błąd, tu był błąd, bo wtedy on po pierwsze pomyśli, jestem głupi, robię błędy, nie będę mówił. Po drugie wybija się z takiego fajnego rytmu, gdzie już zaczyna mówić więcej. Ja myślę, że to jest też taki kawałek, o którym Ania wspomina. My możemy mieć taką myśl w głowie, że to, że uczniowie nie mówią, to z nimi jest coś nie tak. I może to jest prawda, ale warto przyjrzeć się też takiej rzeczywistości, że może to jednak niestety my jako nauczyciele powodujemy, że oni nie mówią. Czyli my naszym podejściem do błędów, do tego, że ich tak już tutaj kontynuując myśl Ani, że poprawiamy ich cały czas, ale również podzielę się z Wami takim jednym doświadczeniem, które mnie zamknęło kompletnie z jedną lektorką z języka niemieckiego. Ja generalnie z płynnością i z błędami nie mam problemów, to znaczy jak popełniam błędy, no to trudno, tak dosyć tak zdrowo powiedziałabym, do tego podchodzę i wiem, że żeby dobrze mówić, trzeba mówić. Tak działa z każdą umiejętnością. Jeśli chcemy dobrze jeździć na rowerze, musimy dużo jeździć. Chcemy dobrze kierować autem, musimy dużo jeździć autem. Jeśli chcemy dobrze mówić, musimy dużo mówić, niezależnie od tego, czy są błędy, czy nie. No ja na języku niemieckim właśnie mówiłam, ale moja lektorka bardzo chciała poprawiać jakość mojego mówienia. To znaczy co trzecie słowo, które ja mówiłam, ona podrzucała mi lepszą wersję. I to spowodowało, że w pewnym momencie gdzieś tam w głowie pojawiła mi się taka myśl, a to dobra, to mów sobie sama, bo ja już właściwie wszystko, co chciałam powiedzieć, powiedziałam. I pomimo tego, że z natury jestem dość gadatliwą osobą i lubię mówić na lekcjach języka obcego, sprawia mi to olbrzymią przyjemność, to lektorka swoją osobowością spowodowała, że powiedziałam, no figa z makiem już. Nic więcej nie powiem. Więc to jest też taki kawałek, że może być tak, że problem tkwi w uczniu, ale może tak być, że problem niestety tkwi w nas i w naszym podejściu do błędów, ale do takiej chorobliwej chęci nieustannego poprawiania języka, który uczeń nie chce przez to powiedzieć, że mamy tego nie robić, ale trzeba to robić z głową, nie przerywając uczniowi, który jest w tym ciągu takiego gdzieś tej produkcji. Tak, bo uczeń musi mieć to poczucie sukcesu, że kurczę, powiedziałem coś, a że koślawo trudno, najpierw że będzie lepiej za tydzień czy za dwa, ale powiedziałem coś. Ja jestem po 5 lekcjach języka włoskiego, znowu szkołą teraz i powiem Wam, że ja czuję taką niesamowitą satysfakcję, że kaleczę się jak, naprawdę się kaleczę, ale to jest, ja mam taką frajdę, że ja jej powiem, co ja dzisiaj w ogóle robię, w czasie teraźniejszym oczywiście, bo jeszcze nie mam przeszłego. Ja jej opowiadam o tym, że ja się nazywam Ania i mam ile lat i że ja lubię kawę pić, ja w ogóle jestem po prostu wiesz, mi piacze po prostu cały czas, jak ja o tym mówię. Ja to po prostu kocham. I wiecie, to po prostu, ja wiem, że ja nie znam gramatyki, ja wiem, że mam mało słówek, ale mi to nie przeszkadza. Ona czasami pada ze śmiechu, jak ja mówię, bo ja po prostu, jak nie ma słówka po włosku, to dorzucam po angielsku albo po niemiecku, żeby zachować tę ciągłość. I ona mi nie poprawia, i ona nie powie mi, wiesz, bo to będzie tak po włosku. Ona idzie dalej, bo ona zrozumiała, o co mi chodzi. I te słówka kiedyś dorzucą się, bo to jeszcze nie jest moment, żebym ja wiedziała na przykład, jakie jest dane słówko po włosku. To jest piękne. Ale jeszcze muszę jednej rzeczy powiedzieć. Tak, odnośnie tych błędów. Kiedyś Pani Ur na jednej z konferencji, na której byłam za granicą, powiedziała jednej fajnej rzeczy. No też za granicą, może to bez sensu w ogóle podkreśliłam. Na jednej z konferencji Pani Ur, ona powiedziała o... Myślałam, że powiedzieć Pani Ur. Pani Ur. Pani Ur. Pani Ur. Na jednej z konferencji za granicą... Kurde, na jednej z konferencji, na której byłam. No tak, dobrze, dobra, to a ja ceful, co ja tu będę mówić, dobra, za granicą. Za granicą to było. Tak. Za granicą. A ja ceful. No. powiedziała o bardzo fajnym doświadczeniu, że ona przeprowadzała kiedyś z grupą u siebie doktorantów doświadczenie na całym świecie, tam w 15 krajach, gdzie wzięli grupę uczniów, grupę nauczycieli, bardzo dobrych nauczycieli też podkreśliła, i takich uczniów, zwykłych przeciętniaków, po prostu zwykłych, nie wyróżniających się, ale nie w dół, ani w górę. I oni, że wszyscy mieli coś wspólnego, oni zaczynali wszyscy od zera angielski i oni nagrywali ich postępy i błędy, które robili w drodze od A1 do, w drodze do B2. I okazało się, że wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, skąd byli, robili te same błędy. Czyli jakie na przykład? Na przykład tak, że na przykład jak wprowadzali czas present simple albo past simple, to zawsze było did you go, did you went na przykład. Więc jakby tego typu rzeczy zawsze się powtarzały przy każdej strukturze. Ja w tym momencie już nie pamiętam, jakie to było badanie, to było parę lat temu, ale ona opowiadała, że przy present simple zawsze jest tak, że jak uczeń na przykład zadaje pytanie does she likes, więc jakby tego typu rzeczy w każdym praktycznie kraju się powtarzały. Oczywiście dla każdego kraju były jakieś takie jeszcze dodatkowo związane z językiem ojczystym w danym kraju błędy, dla danej grupy narodowościowej, ale w większości krajów pewne rzeczy się zawsze powtarzały i co ona pokazała. Nieważne jak inteligentny jest uczeń, jak dobry jest nauczyciel, te błędy i tak będą się powtarzać przy tym, jak uczeń eksperymentuje z językiem. Tak, a to się dzieje dlatego, że najpierw sobie w głowie robimy szeroką zasadę, czyli na przykład, że do trzeciej osoby jest S, tak, a dopiero potem zaczynamy ją zawężać, że w pytaniu wtedy już tego S-a nie ma, ale ogólna zasada jest taka i najpierw testujemy sobie tą hipotezę, że zawsze jest S, a potem ją zawężamy. Dokładnie, a uczeń sobie, jak ja go poprawiam, no moje doświadczenie, jak ja poprawiałam i dopiero uważałam, że uczeń siebie sam biczował w środku, że kurde, jak jestem głupi, że w ogóle widzisz, no ja wiem o tym, że jest ta zasada, ja cały czas dodaję, mówi nie martw się, pół świata też to dodaje sobie, znajmniej się po prostu nie wyrobi nawyk, że tego S w pytaniu nie ma. Bardzo fajna uwaga. I uczniowi jest lepiej z tym, bo on sobie myśli, że ja nie jestem jedyny głupi na świecie, pół świata też jest głupia. To uczniowie tak to zrozumieli mi powiedzieli, chociaż to nie był mój komunikat, to wy tak zrozumieliście, ale im było z tym lepiej po prostu. No dobrze, słuchajcie, idąc dalej, chciałabym teraz wspomnieć Wam o tym, że może się tak zdarzyć czasami, że uczniowie nie mówią na zadany temat, dlatego że po prostu nie mają po pierwsze narzędzi, czyli my jako nauczyciele nie upewniliśmy się, dając jakieś ćwiczenie, że uczniowie w ogóle potrafią na ten temat się wypowiedzieć. I to pod względem gramatycznym, i to pod względem słownictwa. To znaczy to, co my jako nauczyciele mamy obowiązek zrobić, zadając na przykład jakieś ćwiczenie na mówienie, to jest po pierwsze upewnić się na poziomie ćwiczenia accuracy teraz, czyli tej poprawności językowej, że uczniowie w ogóle z danej struktury na przykład gramatycznej potrafią mniej więcej korzystać, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, że mają konkretny zasób słownictwa, który możemy na początku na przykład wyelicytować, po to, żeby im po prostu troszeczkę pomóc. I taka rzecz, która też nauczycielom umyka, warto jest pewną formę ćwiczeń wymodelować czy zamodelować z uczniami, zanim oni w ogóle będą poproszeni o to, żeby się wypowiadać. Dlaczego? Dlatego, że może nam się... Jeszcze jak? Bo to dla mnie też ciekawe. Modelujemy w różny sposób. Możemy zamodelować takie najczęstsze dwa sposoby. To jest ja modeluję z bardzo dobrym uczniem, czyli z kimś, kto wiem, że na 100% zrozumiał, jakie jest zadanie i ma te narzędzia. Albo proszę dwóch dobrych uczniów, żeby zamodelowali. Czyli żeby pokazali, jak to będzie wyglądało docelowo. Tak, czyli o co mi tak naprawdę chodzi. Dlatego, że nauczyciele często dają instrukcje, a potem frustrują się, że uczniowie nie robią w ogóle tego, o co zostali poproszeni, albo robią nie tak, jak zostali poproszeni, bo przecież ja im mówiłam. I na to sposoby są dwa. Po pierwsze, prosimy uczniów o to, żeby powtórzyli instrukcję, czyli nie mówimy, a to zrozumieliście? Bo pytanie zrozumieliście? Zawsze będzie tak! Albo nie będzie w ogóle. Ale co? Żadnej. Zrozumieliśmy? Tak, ale o co chodzi? No, pytanie, które kompletnie nie z tego rzędu, czyli nie czy zrozumieliście, tylko co zrozumieliście, to co teraz będziemy, Aniu, robić i Ty mówisz, jak zrozumiałaś tę instrukcję. Albo prosimy uczniów, żeby zrobili model tego, o co zostali poproszeni i w ten sposób sprawdzamy, czy oni rzeczywiście zrozumieli. Bo samo pytanie, czy rozumiesz, niespecjalnie daje jakąkolwiek wiarygodną odpowiedź, bo uczeń może powiedzieć, tak, zrozumiałem, w dobrej wierze. No tak, tak powie, bo on wie, że ty oczekujesz, że on zrozumiał, tak, prawda? Nie chce zrobić ci przykrości. No dokładnie. Tak. No, dokładnie. Chciałyśmy porozmawiać jeszcze o parach, prawda? Tak. Bo to też ma trochę związek z tą muzyką, od której zaczęliśmy w ogóle tę rozmowę, ale dla mnie wynalazek pary to jest niesamowite narzędzie, jakie daje mi. To prawda, wynalazek pary. To jest niesamowite, w ogóle pary się przydają w wielu aspektach życia, tak. Ale na zajęciach one są niesamowicie użyteczne, muszę powiedzieć. No tak, no tak jest świat złożony. Pary są bardzo użyteczne. Pary są bardzo użyteczne. I najczęściej jak ja prowadzę moje szkolenia, takie warsztatowe, już nie mówię o konferencjach, ale na warsztatach zawsze mi się nauczyciele pytają w ogóle, ale jak masz 30 osób, to jak ja w ogóle mogę zrobić, że oni wszyscy będą mówić, prawda? Że w ogóle no, ja mam czas na 3 osoby, więc tutaj będzie pierwsza uwaga, patrz, tutaj będzie taka sugestia filmu Mighty Maria, sobie kliknij, obejrzyj, jak zabić Mighty Marię. Więc jak zabijesz Mighty Marię, czyli takiego ucznia, który zawsze chce mówić, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jak już obejrzałaś odcinek o Mighty Marii, to łączysz ludzi, uczniów, pary. Ludzi i uczniów. Ludzi z uczniami. Ludzi z uczniami w pary. Dlaczego? Ponieważ wtedy dajesz bardzo dużo możliwości wszystkim mówienia w tym samym momencie. I wtedy nie rozmawiasz z jedną osobą. Z jedną osobą możesz sobie modelować, ale wszyscy mają mówić. U mnie jest zawsze taka zasada, że po pierwsze, jak mamy rozmowę, a rozmowa jest na każdej lekcji, nieważne czy to jest odpowiedzenie na pytania z książki, czy w ogóle jakaś dyskusja, czy ćwiczenie zasad gramatycznych, nieważne, gadanie jest na każdych zajęciach, ale zawsze u mnie jest obowiązek, że każdy musi mówić. Nie tak, że tylko 3 osoby się odezwą, bo zdążą się dorwać po prostu na ten open forum, żeby coś powiedzieć, tylko w parach. Ale to jest bardzo ważne, a w różnych parach, żeby nie było zawsze z tą samą osobą. To będzie w ogóle osobny odcinek na naszym metodycznym espresso, jak łączyć i dlaczego łączyć ludzi w pary, ale jeżeli chcecie sobie zagwarantować większy czas człowieka danego na rozmowę, na zajęciach, to pary to jest po prostu pierwsza rzecz, która jest najłatwiejsza i najbardziej efektywna, aby każdy miał możliwość rozmawiania podczas zajęć z języka obcego. I jeszcze taki jeden temat, który wyszedł nam, kiedy przygotowywałyśmy się tutaj do tego, do tego całą odcinka. Noc. Całą noc po prostu. Tak, jesteśmy bardzo. To jest kwestia emocji uczniów. Znaczy to, że uczniowie nie mówią, może wynikać z tego, że mają przyblokowane emocje. To znaczy, że na przykład mogą, no o błędach już wspominałyśmy, czyli na przykład bać się popełnienia błędu, więc lepiej nic nie powiedzieć, a nuż popełnię błąd, ale to już o tym wspominałyśmy. Ale również mogę nie chcieć się wypowiadać, bo na przykład moja grupa rówieśnicza mnie wyśmieje. Tak. Albo pomyślą, że coś jest ze mną nie tak. Więc lepiej nic nie powiedzieć, niż zrobić z siebie głupka. Tak. I teraz znowu, to jest rolą nauczyciela nie jest tylko uczenie, ale również zarządzanie procesem grupowym, który się odbywa. Więc po pierwsze zagwarantowanie takiej atmosfery od samego początku i takich zasad na zajęciach, które no, nie dopuszczą do pewnego typu zachowań, to jest jedna rzecz, ale druga, taka bardziej techniczna, tego typu ćwiczenia, w ramach których ja nie wypowiadam się jako ja, czyli tak zwane ukrywanie tożsamości. Bardzo fajnym doświadczeniem, które miałam kiedyś z grupą CAE młodzieżową, było zdawanie moków, czyli tych udawanych egzaminów CAE, nie ja jako ja, tylko ja jako znany polityk. I uczniowie siedzieli z powycinanymi zdjęciami. Jedna dziewczyna zdawała jako Angela Merkel, ktoś tam zdawał jako, wtedy to było kilka lat temu, jako Roman Giertych, to już to było kilka lat temu, jak on był jeszcze ministrem Czarneckiego, nie znam wtedy już podobno. Tak, ale ja jako egzaminatorka też nie byłam sobą, tylko też byłam jakimś tam znanym politykiem, jakimś Kaczyńskim na przykład. Nie chciałam tego powiedzieć głośno. Okej. I już nie pamiętam, kim byłam, ale tak wrzucam, żeby było bardziej aktualnie na dzień dzisiejszy. I to spowodowało, że oni trochę chętniej się wypowiadali, trochę chętniej wrzucali nawet jakieś głupkowate teksty po angielsku, ale mówili, dlatego że nie mówili ja jako ja. Więc teraz jeżeli ja powiem jako Roman Giertych, czy ja jako Angela Merkel, powiem coś głupiego, to grupa się śmieje, to grupa nie śmieje się ze mnie, tylko grupa się śmieje z tej osoby, która tutaj stoi przede mną. Więc to jest taki sposób, który zachęcam, żebyście wypróbowali. Jeżeli macie ucznia, gdzie tak podejrzewacie, że to może nie chodzić o to, że on nie ma narzędzi, nie umie, tylko po prostu boi się ośmieszenia. Dajcie mu zdjęcie jakiegoś celebryty, ale też nie tylko jemu, tylko całej klasie, tak, żeby nie robić takiego piętnowania, no to teraz ty jesteś Dodą, a cała reszta jest sobą. To też byłoby trochę bez sensu. Także możemy, wypróbujcie sobie nawet na takich krótkich, 10-minutowych slotach, co to znaczy, że ktoś nie jest sobą, tylko jest, ma tą ukrytą tożsamość za zdjęciem i czy to przypadkiem nie powoduje, że on się trochę bardziej otwiera, bo ten element emocjonalny mu ja tutaj muszę się z Tobą znowu zgodzić. Ojej! No. A szczególnie jak uczycie, bo to nie tylko dotyczy, zobaczcie, dzieci, młodzieży, ale w korporacjach, gdy uczycie, szczególnie gdy uczycie ludzi, którzy mają z sobą różną linię zależności. Czyli na przykład mamy szefa i uczniów. Oczywiście. To jest po prostu najgorsza możliwość w grupie, kiedy mam szefa i jego uczniów w jednej grupie, bo wtedy... Prezes i sekretarka. Prezes i sekretarka, to jest mniejsza jakby strach. Ja kiedyś miałam generała i żołnierzy z jego... Nie wiem, dywizji czy z czegoś tam. Nikt nie powiedział, dopóki generał pierwszy nie powiedział, nikt nie powiedział. Tak, tak. Ja też uczyłam firmę, gdzie miałam właśnie menadżera i jego 4 pracowników i oni strasznie... Ja właśnie miałam rozmowę, dlaczego wy tak mało mówicie? Bo cały czas myślę, co on pomyśli, jak ja coś powiem. Co oni strasznie się boją często tego, że powiedzą coś, co będzie źle odebrane w ogóle w korporacji, więc pamiętajcie, że czasami jak uczniowie nie mówią, to nie dlatego, że nie wiedzą, co mają powiedzieć, tylko się boją, bo akurat... Albo jak jest żona z mężem w grupie. To żona mówi bardzo dużo, mąż z reguły bardzo mało. To już zależy. Albo odwrotnie w sumie. Ale to też, ja bardzo nie chcę, żeby nigdy było małżeństwo w grupie. To jest w ogóle przegrana... Małżeństwo, pary, tak. Pary, małżeństwa w grupie to jest od razu przegrana na samym początku, bo jedno z nich będzie po prostu pod pantoflą drugiego. Tak czy siak. Jedno zawsze będzie mówiło i rządziło, a drugie będzie siedziało jak pokorne ciele i będzie się zgadzało ze wszystkim. Kiedyś francuskiego z moim mężem, wszystko prawda. Tak? No, widzisz? No. Masakra. Przecież ja miałam kiedyś parę, gdzie facet opisywał kuchnię i opisywał inną niż mają w domu. I żona się pyta, czy o kuchnię opisujesz. I wtedy bardzo szybko zakończyłam w ogóle tą rozmowę. No dobrze, zakończymy też tą rozmowę. Tak, zakończymy tę rozmowę, ale no to może będzie też temat jakby na kolejne metodyczne espresso, jak nie wchodzić na bardzo prywatne kwestie na zajęciach i jakie to może być, jakie to może mieć plusy, gdy personalizujemy zajęcia, wchodzimy na prywatne kwestie, a kiedy to może być bardzo niebezpieczne. Tak, dużo różnych historii mamy. Oj, dużo. Tych niebezpiecznych. Tak, i taki, gdzie jako młody nauczyciel naprawdę było mi trudno wybrnąć. Natomiast na dzisiaj kończymy. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Cały ten odcinek był poświęcony temu, co tutaj zrobić z uczestnikami, którzy nie mówią. Zapraszamy Was do komentowania i do podrzucania swoich tematów i swoich pomysłów na to, co z takimi uczniami zrobić w komentarzach. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć.